Dziś przedstawiam historię podróżnika w czasie, podróżnika w czasie, który przybył do nas z przyszłości. Co będzie się znajdować w przyszłości, jakie zostaną dokonane odkrycia, jak będzie wyglądało społeczeństwo oraz życie przyszłości, o tym dowiesz się właśnie z tego filmiku. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Od razu chcę powiedzieć, że przedstawiam pewną teorię, tak, dotyczącą podróżnika w czasie. Ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć, czy rzeczywiście tacy ludzie występują, czy też nie. Poza tym zostawię wam linka pod tym filmem do artykułu, na podstawie którego powstaje ten filmik. No właśnie, mowa tutaj o podróżniku w czasie, który dotarł do nas z przyszłości, dokładnie z roku 6000, tak, 6000, można powiedzieć 6000 rok, i właśnie tutaj dziennikarze przeprowadzili z nim wywiad, jest nawet film, materiał wideo na YouTubie, możecie sobie zobaczyć. No i tutaj dziennikarze pytali się tego mężczyzny, co będzie miało miejsce w przyszłości. To jest młody mężczyzna, pewnie 20-paroletni. On mówił, że właśnie był w przyszłości, że widział ludzkość, jak wygląda społeczeństwo. Co ciekawe, powiedział tak, że świat nie zostanie zniszczony przez bombę atomową, nie zostanie zniszczony wojną nuklearną. No myślę, że jest to ciekawa tutaj jego opinia, tak, no bo wiemy wszyscy, że praktycznie świat balansuje tu na krawędzi wybuchu wojny nuklearnej, tak. Potem powiedział, że w przyszłości społeczeństwem będzie sterować sztuczna inteligencja, i tak naprawdę ta sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na nasze codzienne życie. No to w jakimś stopniu też nie jest dziwne, z tego względu, że wiadomo, że komputery bardzo mocno się rozwijają, ta inteligencja sztuczna jest coraz bardziej precyzyjna. No dzisiaj mamy 2018 rok, no powiedzmy, że 2000 lata, natomiast jak on tutaj przybył, był praktycznie z roku 6000, no to ta technika na pewno będzie bardzo mocno rozwinięta. Co ciekawe, powiedział także, że w przyszłości zostanie wynalezione lekarstwo na nowotwór, na raka. To też jest bardzo ciekawa sprawa. Wiele tak naprawdę osób uważa, że już dzisiaj są lekarstwa na nowotwór, tylko nie są one, czy wyniki tych badań, przełomowych badań naukowych nie są dostępne, nie są publicznie podawane do publicznej wiadomości. No i powiedział także, że dokonał tego skoku do przyszłości razem ze swoim kolegą, natomiast ten kolega pozostał w tej przyszłości, że ma się tam dobrze w tej przyszłości, natomiast on wrócił tak do czasów współczesnych. Wrócił on do czasów współczesnych. Powiedział także, że tutaj zacytuję jego wypowiedź. To jest fotografia z 6000 roku. Możecie zauważyć, że obraz jest zniekształcony, co jest spowodowane podróżą w czasie. Ze względu na ten proces niektórzy ludzie mają zniekształcone ciała. Bo on przedstawił jako dowód, tak, zdjęcie z przyszłości, gdzie to zdjęcie było rozmazane. No, powiem szczerze mówiąc, że jest to wątpliwa tak naprawdę teoria, jeśli chodzi o dowód. Chyba że chciał przedstawić nam przyszłość na bazie współczesnych dzisiaj, tak, środków czy źródeł, no bo wiadomo, że wykonujemy zdjęcia. Natomiast no, nie oszukujmy się, gdyby rzeczywiście była ta przyszłość kilka tysięcy lat do przodu, to na pewno będą inne formy nośników, tak? Będą inne formy nośników, w jakiś inny sposób będzie fotografia dokonywana. Gdyby rzeczywiście on przybył z tej przyszłości i na przykład pokazał jakąś technologię z przyszłości nowatorską, to jeszcze bym był w stanie to uwierzyć. Natomiast tak powiedziałem, mówił, że zostanie wynalezione lekarstwo na raka, natomiast wcześniej będą prowadzone eksperymenty oraz tutaj doświadczenia na zwierzętach w celu dokonania podróży w czasie. To znaczy, że ta technika, technologia pójdzie tak do przodu, naukowcy dokonają nowych metod, że na początku w te podróże w czasie będą w nich brały udział zwierzęta. No to trochę się przypomina sytuacja tutaj z historii, kiedy wysyłano tutaj rakietę, tak, w kosmos, czy sondy, czy tutaj załogę z astronomii. To właśnie też był wysyłany na początku pies, tak, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te
ten pies przeżyje, czy też nie, jakie tam są warunki do życia, jakby tutaj może zareagować zwierzę, a ewentualnie później człowiek, tak, bo potem poleciał wiadomo, że człowiek. No, myślę, że to jest taka historia troszeczkę, jeżeli to jest historia fikcyjna, powiem tak, przedstawiam innych podróżników w czasie na moim kanale. I ciekawy według mnie był przypadek Ponomarenko bodajże, tak? Możecie sobie zobaczyć, to był podróżnik z Ukrainy na moim kanale. To myślę, że tamten przypadek był ciekawszy, bo tam było nagranie wideo i była wypowiedź lekarza na temat tego człowieka. No, natomiast tutaj za mało dowodów, za mało faktów, to, że zostanie stworzone lekarstwo na raka, to na dobrą sprawę już pewnie to lekarstwo dzisiaj istnieje, tylko o tym nie wiemy, albo już są zaawansowane, prowadzone są zaawansowane badania. To natomiast, to pokazanie tego zdjęcia rozmazanego, gdyby pokazał rzeczywiście jakieś zdjęcie, na którym by były jakieś zabudowania, jakaś nowa infrastruktura, nowa architektura, tak, pokazał na przykład zdjęcie, nie wiem, jakiegoś miasta, to rzeczywiście można by było tutaj w to bardziej uwierzyć. Natomiast niewątpliwie twierdzi ten mężczyzna, że jest z po prostu przyszłości. Ciekawa sprawa także jest to, że jakby tutaj dziennikarz prowadzi z nim wywiad, przeprowadza rozmowę i on ma zamazaną twarz, tak? Jeżeli jest podróżnikiem w czasie, no to czego się obawia? Także ktoś go pozna. Przecież jeżeli jest podróżnikiem w czasie, to może w każdej chwili, nie wiem, dokonać teleportacji, może teleportować się do czasów przyszłych, więc jest to taka właśnie sprawa. Nie dość, że ma zamazaną tą twarz, to jeszcze oprócz tego ma zniekształcony głos, tak? Zniekształcony głos. Ciekawa sprawa jest to, że mówi właśnie na temat tego, że ta sztuczna inteligencja bardzo mocno się rozwinie. Mówi tak naprawdę, że to są oni, nie, że to są jacyś obcy, czyli można powiedzieć, że ta technologia będzie na tyle rozwinięta, że będzie przejmować powoli tutaj władzę, czy będzie przejmować stanowiska, tak? No, dzisiaj to może się wydawać śmieszne, jednak patrząc rzeczywiście z perspektywy czasu, mamy, tak powiedziałem, jeszcze 4000 lat przed sobą, no to rzeczywiście ta technologia może być bardzo, bardzo mocno rozwinięta, tak? Ta sztuczna inteligencja może być bardzo mocno rozwinięta. Zobaczymy, tak? Zobaczymy. Na razie, jeśli chodzi o wszelkie tej roboty, próbują one naśladować ludzi, aczkolwiek, tak powiedziałem, próbują, natomiast dalej to jest jeszcze bezwładne, bez tak naprawdę bez charakteru. Ja bym powiedział inaczej, znaczy tu może chodzić o to, że sztuczna inteligencja praktycznie na każdym kroku, tak, to co możemy dzisiaj spotkać, to znaczy ruchem na ulicach czy sygnalizacją steruje komputer. Mamy komputer praktycznie zawsze przy sobie, czy jakieś elementy smartfona, czy tablet, czy laptopa. Później na każdym kroku praktycznie mamy urządzenia, które są sterowane przez komputer, więc takim w sensie, tak, że zagłada ludzkości albo też przejęcie kontroli nad społeczeństwem za pomocą komputera, tak, za pomocą komputera. I co też jest ciekawe w kontekście tego, gdyby na przykład doszło do awarii prądu, gdyby został wyłączony prąd, tak? Wiele osób tutaj zakłada jakieś takie scenariusze tutaj tragiczne, tak? Że gdyby doszło do użycia bomby atomowej, tak jak on tutaj powiedział, że nie zostanie użyta w przyszłości bomba atomowa, tak? Nie dojdzie do wojny nuklearnej. Natomiast chyba jeszcze większą katastrofą w dzisiejszych czasach, czy w przyszłych czasach, by było to, gdyby zabrakło prądu, tak? A poza tym to też jest ciekawa sprawa, że bomba atomowa nie zostanie użyta, no bo na dobrą sprawę, gdyby tutaj politycy, przywódcy użyli bombę atomową, to kto by na nich pracował, tak? Skąd by mieli pieniądze na funkcjonowanie? Przecież pieniądze tutaj rządy mają z podatków, z pracy zwykłych ludzi, no to tak naprawdę zabiliby kurę, tak, złotą kurę, czy kurę, która znosi złote jajka, czyli ludzi, którzy płacą podatki i żyją, funkcjonują w społeczeństwach. No tak to właśnie wygląda i tak to mówi ten mężczyzna. Za mało faktów, tak powiedziałem, za mało faktów, za mało dowodów, nie pokazuje tutaj po prostu swojej twarzy. Jeżeli chcesz być podróżnikiem w czasie, no to powinien tutaj wiarygodnić swoją podróż, tak, w czasie. Takie informacje, że będzie tak naprawdę lekarstwo na nowotwór, to też żadna informacja, żaden tam krok milowy, badania cały czas trwają, tak powiedziałem, jedne są z lepszym skutkiem, drugie z gorszym. Powiedział, że jego kolega razem z nim podróżował, jego kolega został w przyszłości,
Natomiast on tutaj wrócił, tak? Wrócił. Tylko pytanie jest też takie, po co wrócił? Jaki miał cel w tym, że wrócił do przyszłości, tak? Czy chodziło tu o poinformowanie ludzi, jak będzie wyglądała przyszłość? Powiem tak, jeżeli nawet by istniał taki podróżnik w czasie, myślę, że on by nie dokonał takiego dużego przeskoku, znaczy to by była pewnie podróż w czasie na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, natomiast no tutaj to się nie wydaje wiarygodne, żeby tam podróżował aż tam o 4000 lat do przodu, także takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.